Przez te 16 dni postaram się dawać Wam wskazówki, jak postępować, a jak nie postępować w sytuacji, gdy w Waszej rodzinie, w Waszym domu jest przemoc. Co zrobić, żeby się przed nią chronić? Co zrobić, żeby skutecznie spowodować, żeby sprawca przemocy przestał ją stosować? Co zrobić, żeby nie musieć ciągle uciekać. Co zmienić w swoim życiu, żeby to sprawca przemocy musiał uciekać, lub żebyście zabrały mu, zabrały mu siłę, którą fikcyjną siłę, którą dysponuje, a na którą pozwala sobie tylko dlatego, że ma poczucie, że jest bezkarny, że wy jesteście słabsze, a on silniejszy.